Zapytanie mojego widza, który z powrotem po wielu perypetiach odzyskał prawo jazdy nasze rodzime, polskie, ale będąc za granicą, cichaczem sobie zrobił miejscowe, lokalne, no jeździć jakoś musiał do pracy i nagle zaczęła go głowa boleć od przybytku, chociaż według przysłowia od przybytku głowa nie boli. Witam Panie Darku, jakiś czas temu pisałem do Pana prosząc o poradę w sprawie prawa jazdy. Przeszedłem pomyślnie badania za jazdę po alkoholu, jak i zdałem egzamin teoretyczny oraz praktyczny. I otrzymałem z powrotem moje prawo jazdy. I problem teraz polega na tym, iż posiadam dwa dokumenty prawa jazdy, jeden polski, w którym data uzyskania uprawnień jest w 2010 i jeden zagraniczny, który jest wydany w 2013 roku. Po odzyskaniu tego prawka polskiego wybieram się do kraju, aby zrobić kategorię C i C plus E i nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji, jak pozbyć się jednego dokumentu prawa jazdy, żeby w przyszłości nie mieć kolejnych problemów, że w jednym państwie mam jedną kategorię, a w drugim państwie kilka. Może spotkał się Pan z taką sytuacją i jest mi Pan w stanie doradzić. Pozdrawiam, dziękuję. Podszedłbym do sprawy tak trochę zdrowo, rozsądkowo. No, jak podnosisz kwalifikacje, czy jeździsz w Polsce, to po prostu używaj prawka polskiego. No, jak będziesz jeździł za granicą, to używaj zagranicznego. Wątpię, czy ktoś będzie robił z tego tytułu problemy, bo w końcu uprawnienia odzyskałeś. A większym problemem wydaje mi się, że było jeżdżenie przy utraconym prawku polskim, szczególnie jakbyś popełnił jakiś wypadek, jakbyś był sprawcą jakiegoś zdarzenia drogowego, no taka sytuacja wyszłaby na jaw i nagle zrobiłby się kłopot. No, jeżeli zrobiłbym już to prawo jazdy kategorii C i C plus E, to po prostu podpytałbym nienachalnie w urzędzie, co robić dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale reasumując to wszystko, jest to taka klasyczna sytuacja, kiedy rozwiązanie jednego problemu generuje kolejny problem i tak dalej, itp. itd., czyli problem solution, problem solution, problem solution. No i taka kołomyjka, jak chcesz być człowiekiem uczciwym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz zobaczyć filmik, który odpowiada na poprzednie pytanie mojego widza, czy jeździć wolno na prawku zagranicznym w Polsce, jak polskie utraciłeś, kliknij w ten prostokącik. Natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, rozważ subskrypcję. W ten sposób dostaniesz najnowsze moje filmiki i tutaj kliknij w to kółeczko.